Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę siódmej rundy z Praga Open, gdzie biorę udział w bardzo pięknym turnieju. Moim przeciwnikiem jest młody 20-letni Włoch, który ma ranking 1995 około, czyli no można powiedzieć, że 2000. I gość bardzo dobrze idzie w turnieju, gdyż poogrywał zawodników około 2200-2250, poremisował z takimi zawodnikami, więc widzę, że jest w sztosie, dobrze mu idzie. Myślący gość spóźnił się na partię 10 minut, co było takie dosyć niefajne, ale to jest chyba typowe u Włochów. No nieważne, w każdym razie zero konsekwencji i ciekawostką jest to, że tą partię grałem 15 minut. Znaczy chodzi mi o to, że mój namysł to 15 minut około, a on zużył tam praktycznie cały czas, czyli tam 2 godziny z hakiem, więc już analizujemy partię. D4 skoczek F6, no oczywiście moje przygotowanie znowu się nie udało, gdyż zastosował na mnie obronę Niemcowicza. Zagrałem skoczkiem na C3, zwykle gram skoczkiem na F3, no ale liczyłem na to, że jeszcze może zmienić zdanie, zagra D5, gdzie byłem przygotowany lepiej. Goniec na B4, no i oczywiście jak zwykle w trzecim ruchu nie byłem, znaczy ja wiem jak grać oczywiście, ale nie byłem na to gotowy, o tak można powiedzieć. No i postanowiłem grać partię bardzo szybko. Jasne, z wielu analiz, które miałem, no to posunięcie E3, czyli wariant Rubinsteina, jest tutaj też w moim zasięgu. Orientowałem się oczywiście, jak tutaj grać. Po roszadzie przeciwnika skoczek zagrywa na E2, no i tutaj pilnujemy tego skoczka. Właśnie idea jest taka, że po wymianie na C3 bijemy to skoczkiem, mamy parę gońców bez naruszenia struktury piorków. Przeciwnik grał C6, jedno z teoretycznych posunięć. Tutaj oczywiście będzie dobijał się do D5, ale chodzi o to, żeby goniec też miał furtkę na C7, dlatego, że jest ruch A3 zagrany bardzo szybko, goniec A5, B4, goniec C7. No i tutaj zastanawiałem się dosłownie chwileczkę, czy zagrać posunięcie E4. Ten ruch był jak najbardziej słuszny, możliwy i w moim stylu, tylko w sumie to nie wiem, dlaczego tego ruchu nie zagrałem. Nie mam bladego pojęcia. Mógłbym grać to spokojnie na głowę, ale zagrałem dosyć szybko posunięcie F4, które nie jest niestety najlepszym ruchem, bo to posunięcie przeszkadza oczywiście w zagraniu E5 na ten moment, ale za szybkie rozwijanie pionków i to pionkiem F może spowodować pewne kłopoty. Tutaj przeciwnik wbrew pozorom ma fajną opcję do gry. No i pierwsza z nich to jest oczywiście zagranie A5, ale zagrał D5, czyli próba rozbicia. Ktoś by się uparł i zagrał posunięcie C5 i można zamknąć tutaj przeciwnika. To byłby ruch jak najbardziej w porządku. Co ciekawe, jakbym zagrał tak, przeciwnik by wyprowadził skoczka, można zagrać skoczek G1 i wstawić go na F3. Chodziło mi to po głowie jak najbardziej, tyle że tyle temp tracić tak nie za bardzo by się chciało, ale to jak najbardziej jest dobry plan, można w ten sposób grać. Po posunięciu D5 zagrałem skoczkiem na G3, postanowiłem, że tutaj otworzę szybko gońca. Przeciwnik w tym momencie zagrał A5 i dobrze, słusznie podgryza mi te pionki. No w tym układzie liczyłem coś takiego jak goniec na D2, bicie wieży, bicie hetmanem, tak w pamięci postarajmy się sobie to wyobrazić i wejście skoczka na G4, żeby tutaj postraszyć też hetmanem. Tego za bardzo nie chciałem, więc postanowiłem zagrać wieża B1. W tym układzie skoczek wyszedł na D7, no i stwierdziłem, dobra gościu, zamykam ci pozycję, gram C5. Oczywiście ten ruch do najlepszych też nie należy, bo tutaj idą szybkie uproszczenia, rozwój przez skrzydło hetmańskie, które za chwilę zobaczycie. Należało przede wszystkim spróbować zagrać na przykład goniec D3 i zrobić roszadę, czyli przytrzymać te pionki, żeby on wybił na C4, żebym ja mógł mieć opcję zbudowania centrum, no i po prostu grać sobie tutaj w ten sposób. Jednakże postanowiłem zamknąć pozycję, gość zagrał od razu B6, no i teraz goniec D2. Gońca F1 nie ruszałem, dlatego że on za chwilę tego gońca będzie chciał wymienić poprzez A6, innych planów nie ma, więc nastąpiła wymiana, goniec na A6 w tym układzie. Wziąłem na A6, wieża wzięła i zrobiłem roszadę. No i zobaczcie, to ta pozycja jest generalnie równa. Tutaj pionki na czarnych polach, goniec czarnopolowy, więc generalnie gorzej dla mnie, ale są dwie szkoły. Goniec C7 jest po prostu teraz też zablokowany, więc
Można powiedzieć, że jest w porządku. Nastąpiło bicie, bicie i hetman A8. No tutaj zagrałem bardzo szybko wieża B3. Przeciwnik, idąc moim takim tokiem szybkiej gry, postanowił tutaj powymieniać mi figury. Ja już tu stwierdziłem, że no tak, muszę wymienić ciężkie figury i rzeźbić końcówkę. No to jest remisowa pozycja. No, zagrałem H3, żeby nie wskoczył mi skoczek na G4, w razie tam jakichś tam niespodzianek. W każdym razie też trzeba uważać na G5, ale to nie działa, bo jest bicie i tutaj, mimo że tracę skoczka, ale to, mówię, G5 to jest ruch, który nie działa, on się też odkryje, więc trzeba uważać czarnymi. Zbił mi na B3, hetman zbił, wieża wjechała na B8, hetman się wycofał, hetman wleciał na A3 i prosta rzecz, wieża B1. Szybka wymiana, mówię, grałem bardzo, bardzo szybko i ja wiem, tutaj ktoś powie zero ambicji, że zero jakiegoś pomyślenia. Zgadzam się. To jest jeszcze konsekwencja kolejnej partii, czy poprzedniej partii z mistrzem międzynarodowym, która utkwiła mi mocno w głowie, więc postanowiłem tutaj zagrać dosyć szybko i trochę wyblefować przeciwnika. Zobaczymy, jak to się ułożyło dalej. Wieża zbiła, skoczek zbił stepem, hetman na A6. Tutaj no, czarne nie mają żadnych problemów. Jedyny minus czarnych to jest pionek C6, który może być kluczowym pionkiem do ataku, bo właśnie to jest taki ogonek, który można zaatakować w przyszłości. I goniec na E1. Oczywiście bronię skoczka, nie ma ruchu G5, no i czekam na jego ruchy. G6 ze strony przeciwnika, skoczek zagrał aktywnie. No tutaj słuchajcie, można stać w miejscu, nie wiem, grać królem, H6, nie wiem, gońcem na D8, na C7 i weź biały coś zrób. Tutaj przeciwnik zagrał w ten sposób, w ogóle grał takie ruchy, jak sobie wymyśliłem, wszystko działało. No i zagrałem hetman A2, przepraszam. No i teraz jakby on zagrał na D3, no to bym zagrał tutaj i też bym wymienił hetmany. Przeciwnik wymienił, licząc na to, że ta pozycja po prostu już jest remisowa, ale już przegrać tego nie jestem w stanie. Znaczy, chodzi o to, że po wymianie hetmanów już jest mniejsze ryzyko na jakieś tam potknięcia w pozycji. Przeciwnik zagrał skoczkiem na E8, król oczywiście do góry, posunięcie F6 i szybki skoczek B4. Wierzcie mi, że grałem naprawdę szybko, tak jak praktycznie szachy rapidowe. Skoczek zagrał na B8, tutaj jest fajny atak, no i goniec na C3. Fajna pułapka istnieje, jeżeli goniec zagra tu, będzie chciał wymienić skoczka, to jest skoczek D5 i tutaj zdobywam w ten sposób pionka. Przeciwnik tak oczywiście nie zagrał. Król na F7, skoczek na E2, trzeba przemanewrować dobrze skoczka. No i przeciwnik też no, mógł stać w miejscu, mógł trzymać te pionki, bo ciężko się przebić. Ale pamiętajmy, że w szachy druga strona też musi wykonywać ruchy i to też jest dobre, bo jakby czasem jedna strona nie musiała wykonywać ruchów, co jest oczywiście niezgodne z zasadami, ale tak sobie czasem myślę, że stoję, czekam, oddaję ci ruch, no to nie przebiłbym się raczej w tej pozycji. Przeciwnik zagrał F5. Okej, niby tu jest wszystko poblokowane. Skoczek zagrał na G1, szuka lepszej placówki. Skoczek na F6, tu grożą widełki, więc król zagrywa na E2. Skoczek wleciał, goniec na E1 w tym układzie. No i też oczywiście rozpatrywałem taki ruch jak goniec na A5. Tutaj dosyć ciekawym ruchem byłoby zagranie też skoczek A6 i wymiana tego gońca i to ten goniec mógłby spróbować poszaleć w tym układzie. Więc cały czas goniec A5 jest ruchem w zasadzie nietykalnym, znaczy niemożliwym i w tym momencie nastąpiło H6, skoczek na F3, bronię na G5, przeciwnik królem się podciągnął i skoczek D3. W ogóle bardzo ładny układ figur się zrobił, skoczki genialnie pilnują pola E5, goniec ogranicza konia E4, no i tutaj... To znaczy tak, tu nie ma się za bardzo czy też jarać generalnie, bo to nie jest wygrana białych, absolutnie. Skoczek zagrał na D7, no i ja królem na D1 dosyć pewnie, dosyć szybko i gość już widzi, że tym królem będę zmierzał w tamtą stronę, przerzucę gońca, przedostanę się królem na B7, zbiję pionka. Taki był plan, długi, ciężki, nie wiem czy możliwy do końca, ale jakaś tam opcja była. Przeciwnik zagrał G5.
I ja zagrałem bardzo szybko królem na c2, no i gość mógł sobie oczywiście zagrać królem i stać w miejscu, no ale zagrał szybko g4, no i trzeba było skoczka wrzucić do centrum. I tutaj ciekawa rzecz, jeżeli goniec zbija na e5, to jest możliwość wygrywania tej pozycji, gdyż goniec ma większy zasięg i ma możliwość po prostu nim manewrowania, więc gość zagrał naprawdę dobrze, zbił skoczkiem i po wybiciu pionkiem z f, bo skoczek musi mieć dobrą placówkę, król zagrał na e7. Goniec na h4, szach szybki, król d7, skoczek f4. No i tutaj widziałem taką opcję, że skoczek g6, skoczek f8 i biorę pionka. Tylko no, to nie jest takie proste z uwagi na to, że zawsze jak po skoczek g6, to goniec może zagrać na d8 i po takim ruchu tutaj też król... Coś tutaj chyba mieszam się w zeznaniach. Poczekajcie, już wam pokazuję. Goniec na A5. Jeżeli bym zagrał tutaj... A, to jest król E8, przepraszam. Król E8 wszystko broni. Faktycznie, ten ruch został przeze mnie przeoczony. Możliwość oczywiście była, ale tu się nic nie dzieje. W każdym razie, po goniec A5 zagrałem szybko królem na D3 i przeciwnik gońcem na C7. Ja teraz myślę nad posunięciem, a on mi proponuje remis. O, słusznie. Tylko że na swoim czasie, na czasie przeciwnika remisu nie wolno proponować. Zamilkłem, nie odzywałem się, zagrałem z powrotem królem na C2. On wrócił z nadzieją, że zaraz ten remis nastąpi. No i ja sobie teraz tak myślę, co tutaj grać, jak zakombinować, żeby jeszcze spróbować mieć jakąś szansę zwyciężyć w tej partii. No i zagrałem goniec na F6, pewną ręką. Policzyłem oczywiście, że będę chciał tego pionka próbować osaczyć. Moi drodzy, bardzo łatwy remis jest po zagraniu goniec na E1, jeżeli goniec na G7, to goniec na F2, tu król oczywiście pionka może obronić i goniec na G3 z próbą likwidacji skoczka. Jeżeli wezmę pionka, to jest likwidacja skoczka, ja to przestawię może goniec E1, tutaj goniec F2, goniec na G3, bicie, no i tutaj tak naprawdę czy zbije pionkiem, czy zbije gońcem, nie ma to znaczenia, ta pozycja jest remisowa. Gońcem nie mam jak za bardzo aktywnie pograć, nie ma przejścia. To trzeba z daleka było zauważyć. Jednakże przeciwnik zbił gońca i tu się pojawiła szansa. Moi drodzy, tu się robi już przewaga białych, ale to też nie jest takie proste. Ja sobie wymyśliłem, że jak on zagra mi gońcem tutaj, no to oczywiście bardzo szybko wygrywa poprzez ruch F7. Jeżeli goniec zagra tutaj, to skoczek wchodzi i wygrywam. W momencie, gdy król zagra tutaj, no to jest bardzo ładne bicie na E6. No i jest atak na gońca, nie można wziąć pionka. Znaczy w każdym razie, no to by była wygrana. W tym momencie przeciwnik zbił na H3, wyjaśnił pionki i zagrał królem. To jest oczywiście ruch najlepszy w danym układzie, jest to pozycja teraz wygrana, oczywiście ja tej pozycji nie zrealizowałem jak trzeba, już wam mówię dlaczego, zmieniam oczywiście pionka, co jest dobre, król wrócił na F7, zagrał, znaczy się skoczek musiał wrócić tutaj i król zbił i to jest kluczowy moment tej końcówki. Jeden ruch w tej pozycji wygrywa partię, inne ruchy remisują. Od razu powiem, że ja zagrałem ruch, który nie wygrywa partii. Zagrałem królem na D1, żeby wejść szybko tutaj na F3. Jak wygrać tę pozycję? Trzeba, to nie jest też takie proste, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że jak skoczek zabierze się za pionka C6, to król będzie szybko szedł po pionka H3 i wyrobi sobie wolniaka. A goniec jeszcze stawia opór przed dojściem pionków białych. Ale zobaczcie, co się mogłoby wydarzyć. Skoczek D3, pierwsza rzecz. Jeżeli goniec zagra tutaj na C7, no to idę skoczkiem tenny i biorę pionka. Czyli tak naprawdę to samo. Ale liczymy bardzo szybki marsz królem po pionka. Jeżeli tutaj, to skoczek E5. Jeżeli tutaj, to bije pionka. Goniec musi zagrać, to też jest fajne tempo. Dokładnie trzeba było to przeliczyć i gram na przykład skoczek E7 czy tam skoczek B4 bez większego znaczenia. Jeżeli król zbija pionka, no to ja zbijam na D5, no i znowu z atakiem na tego gońca, goniec B8. No i tutaj mogę dać bardzo ładnego szacha na F4, którego też, no co tu dużo mówić, dokładnie nie dostrzegłem co i jak. Król G4, no i D5,
No i H5. Oczywiście po wybiciu skoczka ja szybko idę pionkiem, więc wygrywam bez problemu. Tutaj posunięcie D6 mogłoby nastąpić. H4, D7, goniec broni, skoczek D5, jest goniec i C6, H3, C7, bicie, H2, dorobienie hetmana. No i ta pozycja jest wygrana bardzo łatwo, bo jest hetman G8. Tutaj nie można, bo jest szach poprzekątny, więc trzeba na H3. Szach, wymieniam hetmany i wygrywam bardzo łatwo. Proste, prawda? No właśnie, podczas partii to nie jest takie łatwe, żeby to wszystko ładnie policzyć. Zagrałem ruch, który remisuje i na D1, ale byłem święcie przekonany, że ja tutaj po prostu bezpiecznie sobie pogram i wymanewruję skoczkiem tego gońca i wezmę pionka C6 w przyszłości. Tak sobie to intuicyjnie założyłem, jednak szachy to jest gra konkretów. Goniec zagrał na C7, skoczek na G2. Tu już nawet skoczek na D3 nie działa dobrze, bo już jest troszkę gorsza wersja, bo król zagrał na D1, więc te tempa się już nie zgadzają. Posunięcie nastąpiło F4, król szybko na E2, król na G5, król na F3. Przeciwnik zbił pionkę, ja zbiłem tutaj, no i to jest remis. Tutaj nie ma co zbierać, można zagrać królem na H5 i co, z powrotem tutaj królem, król wraca. Nie ma jak się do przeciwnika dobrać, ale mój przeciwnik zagrał teraz w taki sposób, że poprawił mi bardzo humor. Zagrał gońcem na F4 na skoczka. Dosyć szybko ten ruch wykonał. Okazuje się, że teraz daje mu mata w 25 ruchach. Przepraszam, w 17 pokazuje już silnik. Oczywiście śmiechem, żartem. Ta pozycja już jest wygrana z uwagi na H4. No i zyskuje gońca. Prezent od przeciwnika, karma trochę wróciła po poprzedniej partii, tak sobie to stwierdziłem, król zbiłem i przeciwnik poddał, więc to jest już partia kompletnie wygrana. No podstawka, no co tu dużo mówić, no na pewno cieszy, moja szybka gra już była też spowodowana tym, że mówię, a najwyżej jak zremisuję to trudno, a tu się okazało, że są prezenciki, ale szansa na wygranie tej pozycji, jak widać, była. I takie partie bywają, no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, daję Wam pole do popisu w komentarzach. 4,5 punktu na 7, dwie ostatnie partie najważniejsze, w zasadzie przedostatnia partia jest bardzo ważna, gram z bardzo silnym zawodnikiem, prawie 2400 o godzinie 15, więc trzymajcie kciuki. A Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia, cześć!